Co się stanie, kiedy znikniesz po tym, jak toksyk cię odrzucił? Przeszywa go to w głębi z kilku powodów. W umyśle toksyka jesteś jego własnością. Nie dał ci pozwolenia na bycie nieosiągalnym i niezależnym. Nie radzi sobie dobrze z tym, czego nie może kontrolować. Chce mieć możliwość przywrócenia cię do swojego życia, kiedy mu się tylko to podoba. Nawet jeśli cię odrzucił, nie może znieść myśli, że odrzuciłeś go ją w jakiejkolwiek formie. Niszczy go kruche poczucie siebie. Fakt, że idziesz dalej bez odwracania się za siebie, wydajesz się obojętny i że toksyk nie ma żadnego znaczenia. Ważne, aby być świadomym, że twój brak kontaktu, całkowite odcięcie się od toksyka, nawet nie jest chęcią zemsty z twojej strony, o czym on nie ma pojęcia. Po prostu chcesz iść dalej. To przejście do następnego rozdziału w twoim życiu bez emocjonalnego chaosu i codziennego znęcania się. A ponieważ uciekasz z jego strefy wpływów, zdecydowanie jemu to przeszkadza.